W pierwszym okresie funkcjonowały wszystkie stacje telewizyjne, ukraińskie, rosyjskie i tak dalej. Wybór był dostateczny. Kto chciał zbierać informacje i do tego internet. No i tutaj mamy przekrój osoby starsze. Nie są zaznajomione z internetem, więc im trudniej korzystać z tych środków informacji. Więc zostaje telewizja dla tych osób. Osoby starsze nie znają języka ukraińskiego, czy nie chcą go poznać, uczyć się, więc problem językowy rozwiązuje sytuację. Słuchają informacji rosyjskich, więc kanały rosyjskie. Co tam płynie, jaka informacja, to każdy myślący człowiek chyba jest w stanie raz, drugi zobaczyć i już wiadomo, o co chodzi. I te osoby są karmione właśnie tą propagandą, ta grupa społeczna osób starszych. Nie? Młodzież korzysta ze wszystkich środków masowej informacji, w tym również z internetu, więc wszędzie zachodzi, szuka, ci młodsi, sprytniejsi, nie już obeznani w nowoczesnych technikach. I tu jest szerszy dostęp do informacji. Tak się złożyło, że kiedy separatyści weszli do Ługańska, pierwsza akcja, jedna z pierwszych akcji, jaka była, to zdobycie centrum telewizyjnego. Wszystkie kanały ukraińskie zostały odłączone. Zamiast tych kanałów oglądamy tylko kanały rosyjskie z tą propagandą. Więc już część społeczeństwa, zasadnicza część społeczeństwa, słucha tylko tego. I to już jest, no wiadomo, manipulacja świadomością ludzką i problem zaczął się stwarzać jeszcze poważniejszy. Ponieważ te kłamstwa, które tam się pokazuje, nie, i manipuluje się ludzkim zaznaniem, moim zdaniem chyba wykorzystywane są jakieś techniki podprogowe, bo ja nie jestem w stanie wytłumaczyć agresji tych ludzi. Nigdy nie byli agresywni. Ja nie mówię o różnicy zdań, tylko emocjonalna sfera. Tylko dotknąć tematu, to jest no coś niesamowitego. To wulkan się stwarza. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, co się z tymi ludźmi stało nie, i dlaczego, gdzie są przyczyny tego. Nie myślałem, że propaganda może do tego stopnia manipulować człowiekiem. To, co zobaczyłem, jest no po prostu no przeraża. Порошенко, все, мразь. Именно фашистскую мразь, я хочу их убить. Честное слово, Бог накажет за это меня. Но у меня уже просто нет сил терпеть это все. Я хочу их убить. От хвили, когда появились сепаратисты в способ личный на улицах и огарнули место, люди се боят. Никто не мови своего здания. Wie, co powie, z jednej albo z drugiej strony no jest no, ugroza. I dlatego te tematy przestały istnieć. Ludzie siedzą cicho, nie? Jeśli rozmawiają, to tylko w wąskim kręgu, gdzieś tam, pośród znajomych, że nie boją się, nie? I dlatego sprawdzić teraz sposób myślenia i zdanie ludzi jest bardzo trudno. Do tego momentu, dopóki nie było takiego zagrożenia, ludzie dyskutowali, rozmawiali, kłócili się, nie? Była jakaś swoboda. A z pewnego takiego okresu czasu, niekiedy pojawiło się to jakieś takie niebezpieczeństwo, wszystko ucichło. Następna rzecz, bardzo wiele osób wyjechało z Ługańska z powodu tych, no, już wojny, jaka tam się toczy, bo czołgi jeżdżą po ulicach, nie strzelają te wrzutnie rakiet, padają gdzie kto chce, gdzie wyrzuci. Chowają się ludzie, jest syrena co chwilę niewłączana, że leci myśliwiec, będzie zrzucał rakiety. I też ludzie nie wiedzą, gdzie, w którym miejscu, chowają się po piwnicach. No i taka atmosfera się stworzyła. Ulice puste i teraz nie, kto tylko może, to ucieka z Ługańska. I
w tym momencie jest naprawdę trudno określić, żeby zbadać społeczeństwo, jak naprawdę myślą. Tu ta mama, bo tu co zaszła mama moja żywot, ona do mnie biega i spać. Oficjalnie po upadku Związku Radzieckiego nareszcie mniejszości narodowe zaczęły odradzać się i religijne w tym również. Ługańsk był takim miastem wielokulturowym wcześniej już. Można rzec, że jego początki związane są z działalnością wielu przedsiębiorców z zachodu. Niemcy, Belgowie, Francuzi. Cały ten teren, oni pierwsze zakłady, fabryki budowali oni. To do dzisiaj widać nawet w nazwach tych fabryk. I stąd byli protestanci, byli katolicy, byli prawosławni, byli muzułmanie, byli Żydzi. Wielonarodowościowa była taka wspólnota. W czasie Związku Radzieckiego wszystko zostało zniszczone, wszyscy się bali, po upadku wszystko się odradza z powrotem. I oficjalnie w Ługańsku zarejestrowanych jest, to podają władze wojewódzkie, 123 różne narodowości. Więc można sobie wyobrazić, co to oznacza. Jaka mieszanka, straszna mieszanka. To się wiąże z tym, że te pokolenia starsze wymierały. I jako przykład podam, kiedy przyjechałem, chciałem, żeby przynajmniej młodzież pojechała do Polski. Zobaczyła, zapoznała się, no więc dokumenty trzeba przygotować na paszporty. Jedna z rubryk, która była narodowość. Więc ja im wytłumaczyłem, proszę bardzo, tu się pisze to, tu, to, tu. Przechodzę, prawie nikt nie pisze nic w rubryce narodowość. Byłem zdziwiony. I pytam się, dlaczego tu nic nie napisane? A on siedzi i mówi mi, a kto ja jestem? Ja nie wiem, kto ja jestem. Babcia z jednej strony była Polka, a dziadek był Niemiec, powiedzmy, nie? Ze strony mamy Ukrainka i Rosjanka. Wychowany bez przekazu jakiejkolwiek tradycji, więc wychowany w Związku Radzieckim, którego już nie ma. On nie wie, kim on jest. Nie jest w stanie napisać swojej narodowości. Nie wie, kim jestem. I dzisiejsze społeczeństwo, to, które urosło, ono jest takie. Szczerze mówiąc, większość ludzi nie posiada, jeśli chodzi o przekaz tradycyjny, własnej narodowości. Po rozpadzie Związku Radzieckiego oni panicznie zaczęli szukać jakiegoś drzewa genealogicznego, przodków, żeby się samemu określić bez przekazu. Ja teraz wybieram, kim ja jestem. Więc te poszukiwania były takie gorączkowe. Każdy szedł do Urzędu Bezpieczeństwa. Pokażcie nam dokumenty naszych dziadków, babci i tak dalej. I ludzie sami zaczęli wybierać sobie narodowość. Dopiero po upadku Związku Radzieckiego i tego szukać. Dlatego to wszystko jest świeże. Są oczywiście rodziny jednorodne, na przykład czy żydowskie, czy ormiańskie, nie? Mało jest ukraińskich, większość ukraińskich i rosyjskich są zmieszane już teraz, nie? Więc trudno to naprawdę, jeśli chodzi o narodowość, cokolwiek określić. Nawet jeśli ktoś pisze, że ja jestem tam czy Rosjaninem, czy Polakiem, szczerze mówiąc, z przekazem kulturowym i tradycyjnym ma to niewiele wspólnego. Jest to tylko taka łatka, którą ktoś z jakichś powodów sobie przylepił, nie? A rzeczywistość wewnętrzna w tym człowieku jest taka, jaka jest. Страшно, очень страшно. А здесь до этого? Нет. Вот это первый раз упало здесь. Так не было. Стреляют постоянно, ужасно.
Ну вот это упало первый раз здесь. До tego, co się stało teraz na Ukrainie, żyliśmy normalnie. Nie było jakichś konfliktów, spokojnie można by rzec. Nikt nie pytał, czy ty jesteś Rosjaninem, czy Ukraińcem i tak dalej. Nie chodziło o to. Więc ja nie widzę w tym żadnych jakichś szczególnych nieprawidłowości. Życie było spokojne, unormowane. Nie stwarzała ta różnica tych narodowości żadnych problemów ludziom. Pomarańczowa rewolucja w Kijowie. Wtedy jeszcze nie dały o sobie znać tego typu rzeczy. Nie było tego widać. Ludzie siedzieli na Rosjan, na Ukraińców i tak dalej. Był to nasz wspólny problem. Nie ludzie chcieli uczciwych rządców w swoim kraju, którzy będą się troszczyli o społeczeństwo, nie o jakieś reformy prawidłowe. To był podstawowy temat i kłótnie na ten temat, nie? Ale nie na tematy narodowościowe. Dopiero z czasem, kiedy poszło Janukowicza i został wyrzucony z Ukrainy, bo tak to trzeba nazwać, nawet wtedy problem nie istniał. Takiego problemu, czym jesteśmy Ukraińcami, czy Rosjanami, tak dalej, takiego nie było. Problem zrodził się z chwilą aneksji Krymu. Kiedy Rosja jako argument wysunęła to, że tam żyje większość Rosjan, to już jest problem nacjonalny, narodowościowy. I on się wtedy pojawił. Jaka jest prawda na Krymie? Ilu jest takich, ilu jest takich? Nikt do dzisiaj nie wie. Nie mamy żadnego szczerego referendum, żadnych badań na ten temat zrobionych. Więc to jest tylko efekt propagandy, nie? Prawdy nie znamy do dzisiejszego dnia. I wątpię, żebyśmy kiedykolwiek poznali, bo czasy przejdą i już będzie za późno, żeby cokolwiek badać ten obecny stan, jaki jest. On odejdzie. Większość Ukraińców wyjedzie, już wyjechała, nie? Więc sztucznie będzie już potem to zrobione, więc obecnego stanu, który był na moment aneksji Krymu, chyba się nigdy nie dowiemy, jak było naprawdę. I dopiero z momentem aneksji Krymu powstał problem, nie, Ukrainiec, Rosjanin, sztucznie wytworzony, niestety, nie, i przez tę propagandę jest podżegany. Gdyby nie ta propaganda, nie byłoby u nas żadnych problemów tego typu. Ukraina wprowadziła jako język urzędowy, język ukraiński. Wszystkie dokumenty, niektóre się wypełniało, trzeba było pisać po ukraińsku. To stwarzało ludziom problemy, bo oni języka ukraińskiego mało znali. Nie, dzieci dopiero się uczą w szkole języka ukraińskiego. Niechętnie rozmawiali językiem ukraińskim, nie? Przez wiele lat rozmawiali w Związku Radzieckim po rosyjsku. To było też celowo zrobione, żeby język ukraiński z tych terenów jakoś, nie, wyrugować, pozbawić ludzi nie tego języka. Inteligentnie to było robione. Dzisiaj, jak widzę, metody były nie takie sprytne. Byłem zdziwiony, że kiedy wyjeżdżam na wioski, tam ludzie rozmawiają po ukraińsku. W mieście po rosyjsku, nie? Więc taka mieszanka jest niezła. Można było po ukraińsku rozmawiać i nie groziło to niczym szczególnym. Nie, chociaż patrzyli, że jakiś dziwny się tu znalazł, nie, po ukraińsku rozmawia, nie? Ale wrogości czy agresji jakiejś, nic takiego nie było. Nie, czy ja po rosyjsku rozmawiam, też żadnych problemów z tym nie miałem. Ludzie rozmawiali po rosyjsku i nikt im problemów z tym nie robił. Więc żyliśmy sobie spokojnie, dopóki te czasy nie przyszły, nie, związane przede wszystkim z propagandą ze strony Rosji. Dobra, ciocia Tań, potem. Ani chodzi nie właśnie z tuda. Coś takiego, wieczorem w 9 часов 6 razy wysłali, utром 10 razy, a potem my получаем ответку w Karaczynę. Gdy leje się ludzka krew, emocje sięgają zenitu wtedy.
i to z obydwu stron. Nie? Gdyby nie było tych, którzy tracą życie, nie byłoby takiej eskalacji tego konfliktu. A teraz, ponieważ chodzi już o ludzkie życie i giną ludzie, to emocje sięgają już no, wysokich nie, takich wskaźników. I to są takie relacje bardzo emocjonalne, nieprzemyślane. Mało kto myśli czy analizuje. Nie, przede wszystkim są to takie no, reakcje takie niższe. Całą organizą! To jest problem sztucznie i celowo wytworzone w społeczeństwie. Niestety, nie do tego stopnia, że nawet i brat z siostrą nienawidzą się już teraz, rodzeni. Do tego stopnia. Jeden brat żyje na zachodniej Ukrainie, ona żyje tutaj i koniec relacji. Czy ktoś tam w Rosji żyje, oni żyją w Ukrainie. Wzajemna nienawiść, dosłownie wzajemna nienawiść. Była taka fala dosyć wysoka tych prorosyjskich względów, nie takich no, sympatii. Z czasem, kiedy pojawili się separatyści i zaczynają kraść pieniądze, zabierać samochody, rabunki, zabójstwa i tak dalej, coraz mniej ludzi opowiada się za separatystami. Powolutku pokazali swoje oblicze nie, i to już są nieliczne grupki, które jeszcze krzyczą nie, za Rosję czy coś w tym rodzaju. Może nie są zakochani i nie sympatyzują nie z Ukrainą, ale już wolą, żeby była to Ukraina, aniżeli to, co my mamy teraz na ulicach naszych. Ludzie chcą spokoju, spokojnie żyć tak jak do tej pory, pracować, zarabiać, nie, po co nam to potrzebne, nie? I te śmierci, zburzone mieszkania, domy. Ja jakoś tak do tego podszedłem, na przykład przygotowuję pana do chrztu, który przyszedł. Siedzimy na trzecim piętrze, jest konferencja, no i jest syrena. Słychać, myśliwiec nadlatuje. On cały siedzi tak i się trzęsie, nie? Ogląda się, mówię, chłopie, przestań się bać. No co się boisz? Kontynuujmy. Nie? Ja jakoś nie miałem takiego strachu, żeby się chować, uciekać. Co będzie, to będzie. Zostaw to Panu Bogu. Dawaj, robimy swoją robotę dalej. I co się przejmować, nie? A ludzie są tam no, tchórzliwi, przestraszeni. To chyba sądzę, że jeszcze zostało z czasów Związku Radzieckiego. Ten strach, taka niepewność. Przekrój społeczny jest taki, jak powiedziałem, podobnie jak w Polsce. Nie ma zbyt dużej różnicy. Jeśli chodzi o ilość rodzin, oczywiście spada. Nie, liczba urodzonych dzieci, jest więcej osób, które umierają, więc przyrost naturalny jest ujemny i to dosyć mocno. Chociaż rząd podjął pewne kroki, żeby to jakoś temu przeciwdziałać. I jakieś efekty z tego są? Jeśli chodzi o, weźmy moją grupę czy parafię, nie, w której pracuje, ci ludzie, którzy do nas przychodzą. Sytuacja jest złożona, bo mamy w parafii większość obcokrajowców. To są studenci, najczęściej medycyny, z Afryki i z Indii, posługujący się językiem angielskim. Nie muszą się uczyć języka rosyjskiego, bo mają wykłady po angielsku. I to jest grupa około 250 osób. Miejscowych jest około 150. Jest część ludzi z polskim pochodzeniem. No większość już nie. Te z polskim pochodzeniem, babcie, one już powolutku wymierają. Zostało jeszcze kilka osób. Bardzo wiele z tych osób już pochowałem. I jeśli chodzi o wiek, to starszych osób jest mało u nas. Z reguły są to osoby w średnim wieku, które przyszły poszukując sensu własnego życia.
nie przyszły do Pana Boga świadomie. Nie z tradycji, nie dlatego, że rodzice, czy tego nie było tam. I z tego powodu są to osoby no, wartościowe. Bo już świadomie wierzące, nie z własnego wyboru przeszły katechezę. Może być taka sytuacja, że wszyscy wyjadą stamtąd i będzie wojna. A może nawet kościół zostanie zburzony. I nie ma do czego wracać, bo parafian nie będzie. Już teraz została tylko mała grupka, nie z parafian. Pouciekali do znajomych, do krewnych, gdzieś przeczekać ten okres. I wszystko zależy od tego, jak to się rozwiąże. Jeśli to się rozwiąże pokojowo, w sensie takim, że sytuacja się upokoiła, nie ma separatystów, nie jest bezpieczeństwo, możemy wracać. Więc ludzie wracają i ja też wracam wtedy. Nie? Dużo zależy od rezultatów nie, tych operacji, które się tam teraz dokonują. To jest takie no, zasadnicze pytanie nie, tutaj. I nie jest tak, że ja nie chcę wracać. Jeśli ludzie będą, wracam do nich. Szkoda zostawić ich przed samym wyjazdem. Byłem już w Charkowie, załatwiałem wizy dla tej młodzieży, którą przywiozłem tutaj do Polski. Dzwoni do mnie pani, starsza, rozpłakana, przekonana, że ja już nigdy nie wrócę do Ługańska, nie? I mówi mi takie słowa, nie? Że księdza mówi, ja wiem, że ksiądz już nigdy nie wróci tutaj do nas, nie? Zanim ksiądz wyjedzie, chcę księdzu podziękować, nie? Chociażby tylko za jedno. Że ksiądz mi pokazał Boga. Takie słowo. No jak się tak usłyszy, to wie pan, to jest takie, no swoje robi, nie? A już najbardziej, jeśli chodzi o dzieci. Dzieci, niektórych naprawdę szkoda, fajne dzieciąteczka. Ich przyszłość, nie? I duchowa, i materialna, i taka, nie? Psychiczna. No szkoda, po prostu szkoda, nie? Z mojej oceny najgorsze zaczyna się właśnie teraz. Wikariusz już dwa dni siedział w piwnicy, bo się boi. No latają rakiety, tu i tu. Dzień przerwy, no to wychodzą, jakoś normalnie żyją, funkcjonują. Zaczyna się taka sytuacja tragiczna, ponieważ przestają dowozić żywność. Już nikt nie chce jechać tymi tirami, zawozić. I powolutku sklepy będą zamykane, nie będzie produktów żywnościowych i tu zacznie się problem zasadniczy, moim zdaniem, nie? Jak to się rozwiąże, do czego to doprowadzi, no, trudno powiedzieć, nie? Ale sytuacja zaczyna być naprawdę już podbramkowa. Jeśli już mam taką możliwość, nie, dotrzeć do polskiego społeczeństwa, to nie tylko w własnym imieniu, ale w imieniu wszystkich moich parafian i nawet nie parafian, bo są i ateiści, z którymi mam dobry kontakt, bardzo uczciwi, porządni ludzie, którzy przeżywają tę sytuację. I to jest taka prośba, nie, płynąca ze strony Ukrainy. Niech ksiądz podziękuję Polakom za wsparcie jakiekolwiek, polityczne, za modlitwę za Ukrainę, za wsparcie również materialne, że nie czujemy się tutaj osamotnieni i ktoś z nami nas rozumie.
to była prośba płynąca od ludzi. Więc ja tę prośbę spełniam i publicznie wszystkim Polakom, od największego do najmniejszego, składam gorące podziękowania w imieniu tych Ukraińców, którzy chcą żyć w sposób wolny, samodzielny i z takim trudem zdobywają te wartości. Z pomocą ogromną Polaków. Także bardzo gorąco dziękuję publicznie i wiemy o tym, wielokrotnie słyszą to w naszej parafii, że Polacy modlą się wszędzie, nie, za Ukrainę. Może i teraz poproszę, nie, wspólnie pomodlić się o pokój w Ukrainie, żeby te wartości, które się zaczynają w Ukrainie, nie tylko doprowadziły do pokoju, ale i do wierności prawdzie, to jest wierności Chrystusowi, do odkrycia Go i potem, nawet jeśli będą wolni, będzie problem kształtować własne życie społeczne, opierali to życie społeczne na wartościach chrześcijańskich. W tej intencji i proszę o modlitwę i może teraz wspólnie pomodlimy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze grzechy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W pierwszym okresie funkcjonowały wszystkie stacje telewizyjne, ukraińskie, rosyjskie i tak dalej. Wybór był dostateczny. Kto chciał zbierać informacje i do tego internet. No i tutaj mamy przekrój osoby starsze. Nie są zaznajomione z internetem, więc im trudniej korzystać z tych środków informacji. Więc zostaje telewizja dla tych osób. Osoby starsze i tu jest szerszy dostęp do informacji. Tak się złożyło, że kiedy separatyści weszli do Ługańska, pierwsza akcja, jedna z pierwszych akcji, jaka była, to zdobycie centrum telewizyjnego. Wszystkie kanały ukraińskie zostały odłączone. Zamiast tych kanałów oglądamy tylko kanały rosyjskie z tą propagandą. Więc już część społeczeństwa, zasadnicza część społeczeństwa, słucha tylko tego. I to już jest, no, wiadomo, manipulacja świadomością ludzką i problem zaczął się stwarzać jeszcze poważniejszy, ponieważ te kłamstwa, które tam się pokazuje, nie, i manipuluje się ludzkim zaznaniem, moim zdaniem chyba wykorzystywane są jakieś techniki podprogowe, bo ja nie jestem w stanie wytłumaczyć agresji tych ludzi. Nigdy nie byli agresywni. Ja nie mówię o różnicy zdań, tylko emocjonalna sfera. Tylko dotknąć tematu, to jest, no, coś niesamowitego. To wulkan się stwarza. Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć, co się z tymi ludźmi stało, nie, i dlaczego, gdzie są przyczyny tego. Nie myślałem, nie znają języka ukraińskiego, czy nie chcą go poznać, uczyć się. Więc problem językowy rozwiązuje sytuację. Słuchają informacji rosyjskich, więc kanały rosyjskie. Co tam płynie, jaka informacja, to każdy myślący człowiek chyba jest w stanie raz, drugi zobaczyć i już wiadomo, o co chodzi. I te osoby są karmione właśnie tą propagandą, ta grupa społeczna osób starszych. Nie? Młodzież korzysta ze wszystkich środków masowej informacji, w tym również z internetu, więc wszędzie zachodzi, szuka, ci młodsi, sprytniejsi, nie już obeznani w nowoczesnych technikach, że propaganda może do tego stopnia manipulować
człowiekiem. To, co zobaczyłem, jest no, po prostu no, przeraża. Порошенко, все. Мразь. Именно фашистскую мразь. Я хочу их убить. Честное слово, Бог накажет за это меня. Но у меня уже просто нет сил терпеть это все. Я хочу их убить.